Przyjaciele, chcę dzisiaj podzielić się takim słowem, które jest mi szczególnie bliskie z tego względu, że im dłużej żyję z Bogiem, tym bardziej rozumiem Kościół. Czym on jest? Chcę powiedzieć dzisiaj do was na temat wiary w Kościół, ale nie chcę mówić tak, jak przez lata nas uczono w kościołach katolickich, gdzie żeby dostać wierzbowanie, każdy musiał nauczyć się wierszyka na pamięć i wyklepać wierzę w jeden tam i tak dalej, i tak dalej. Nie, w ogóle nie od tej strony. Całkowicie inaczej. Chcę prawdziwie spojrzeć na to zagadnienie. Skupię się natomiast na pewnych elementach. No bo jest to temat rzeka. Można by było mówić o nim śmiało przez kilka tygodni, ale ja się skupię na pewnych elementach, które mam przekonanie, że powinienem dzisiaj zaakcentować. Chcę zacząć od tego, co wszyscy znamy. Od fundamentu. Ale chcę go przeczytać i chwilę się na nim zatrzymać. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 do 18. Ja to przeczytam, żebyśmy wszyscy sobie przypomnieli ten fundament. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy, za kogo mnie uważacie? A odpowiedział mu Szymon Piotr: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. A na tym fundamencie, na tym objawieniu zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Co my w ogóle tu widzimy? Widzimy po pierwsze, że Kościół to jest w ogóle objawienie z nieba. Że Kościół został założony, zbudowany na objawieniu. I teraz zobaczcie, dlaczego jest tak dużo niezrozumienia, jeśli chodzi o to, czym jest Kościół. Dlaczego jest tak dużo intelektualizmu i instytucjonalizmu. Bo ludzie martwi duchowo próbują wytłumaczyć, czym jest Kościół. Albo ludzie, którzy odrodzili się z Bożego Ducha, ale żyją daleko od Boga, według ziemskich, ludzkich, szatańskich prawideł i oni chcą w intelektualny sposób mówić, czym Kościół jest, a czym Kościół nie jest. To jest niemożliwe, bo Kościół jest objawieniem i został zbudowany na objawieniu i żeby go rozumieć, jego istotę, to trzeba być blisko Boga. Po drugie, podstawą i istotą w ogóle działania Kościoła, i to będę chciał chwilę się na tym zatrzymać, jest to, że Jezus jest Chrystusem. Wiecie co? Bardzo dużo ludzi przyjmuje taki schemat myślowy, że jak człowiek odda życie Jezusowi, to jest Kościołem. Ja przez jakiś czas też tak myślałem. Ale tak naprawdę, jeśli ktoś działa realnie w duchu antychrysta, czyli nie porusza się i nie żyje w całości na tym objawieniu i fundamencie, że Jezus jest Chrystusem, czyli nie czerpie z tego jakby całości, że wymiany krzyżowej, odkupieńczego dzieła, zmartwychwstania Jezusa, naszego zjednoczenia z Nim. Jeśli tym nie żyje, jeśli porusza się w duchu antychrysta, tak? To słowo nie do końca go dotyczy. Po trzecie, zobaczcie, co tu jest napisane. Tylko prawdziwego Kościoła, działającego na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem,
i całą rzeczywistością, która za tym stoi, nie przemogą bramy piekielne. Skoncentrujcie się, bo to istotna rzecz. Na tym objawieniu jest zbudowany Kościół. Że Jezus jest Chrystusem, czyli Kościół to ludzie, którzy wierzą, poruszają się i są cały czas zanurzeni w to, że rzeczywistością jest Chrystus, żyją według Jego prawideł, wierzą w nie, wtedy są Kościołem i wtedy bramy piekielne ich nie przemogą. Ale jeśli człowiek jest narodzony z Bożego Ducha, a żyje, jego życie ma niewiele wspólnego z życiem Jezusa. Niewiele wspólnego. Żyje według swoich prawideł, tak? To co? To bramy piekielne go przemogą. I nieraz tak się zdarza. Jedyna rzecz, której diabeł nie jest w stanie wyrwać takiemu człowiekowi odrodzonego z Bożego Ducha, to tego, że pójdzie do nieba. Ale tutaj na ziemi dostaje strzała za strzałem. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Jak wiele Kościoła jest tak naprawdę poza Kościołem. Jak wiele Kościoła. Na nas mówią sekta, zarzucają nam tak naprawdę. Ale za każdym razem przytaczamy i wyjaśniamy nauki Jezusa i mówimy, jak żyć zgodnie z tym, czego On nauczał. Wiele Kościoła potocznie zwanego przez nas wszystkich, bo tak się przyzwyczailiśmy Kościołem, nie jest Kościołem. Przeczytałem sobie ostatnią wypowiedź rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Napisał tak. To głos w imieniu wierzących. Dla nas, ludzi wierzących, COVID jest doświadczeniem od Boga. Czy to jest Kościół? Ten człowiek nie jest Kościołem. To, co on mówi, nie wynika z objawienia, że Jezus jest Chrystusem. On może mieć na czole napisane, że jest Kościołem, ale on nim nie jest. To wszystko, co my mówimy potocznie, że Kościół jest prawdziwy, nieprawdziwy, to tak naprawdę ktoś albo Kościołem jest, albo nim nie jest. Jak ktoś zamyka Kościół, albo każe ci przyjść w maseczce, albo pozwala przyjść tylko zaszczepionym, to nie jest Kościół. To nie jest coś, co wynika, to nie jest objawienie, że Jezus jest Chrystusem. To nic nie ma wspólnego. Naprawdę, chciałbym, żebyśmy głębiej na to spojrzeli, bo to zostało sprowadzone tylko i do tego, że Jezus jest Chrystusem, Jezus wierzy, że Ty jesteś Bogiem, okej, a później nie ma znaczenia. Nie! Kościół, który jest pod ochroną, to Kościół, który żyje, jest wrośnięty i realnie żyje w tym, że Jezus jest Chrystusem, czyli rozważa te nauki, zna te nauki, wierzy w te nauki, stosuje je w swoim życiu. To jest Kościół. Wiecie, bo to jest normalne. Ludzie, jakby trzeba popatrzeć na takiej praktycznej strony. Ludzie latają, dostają, nie wiem, Już nawet nie chodzi, tak? Bo lęk jest takim samym, wiecie, grzechem, jak jakiś tam bezwzględny moralny, tak? Pije, ale ciągle krzyczy. Jestem Kościołem! Bramy piekielne mnie nie przemogą. Ale właśnie przed chwilą diabeł zrobił z ciebie szmatę. Inaczej, ty pozwoliłeś mu na to, żeby on z ciebie zrobił szmatę. To więc to słowo jest kłamstwem? Właśnie przed chwilą bramy piekielne rozjechały cię. I krzycząc, jesteś Kościołem, diabeł mi zrobił to, bo to nie jest wyznanie wiary. To jest lękowe wyznanie generalnie, ale umysł jest do wymiany. Kościół na każdym kroku będzie zanurzał się w to, co zrobiłby Jezus, co zrobił Jezus. Realnie będzie w tym kroczył, wierząc w te słowa. Więc widzimy tutaj taką zasadę i Bożą obietnicę, tak? Że jeśli Kościół będzie rósł na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem i na całości stojącej za tym nauki, będę to podkreślał właśnie, co robicie, że z całości stojącej za tym nauki,
to nie tylko wiara w Jezusa historycznego, który przyszedł i 2000 lat temu zbawił ludzkość, tylko Chrystusa żyjącego dzisiaj. Chrystusa, który jest odpowiedzią. Że jeśli na tym będzie Kościół rósł, tak, to diabeł nie zagraża, nie jest w stanie mu nic zrobić. Kompletnie nic, tak? Nic. I to jest ogromna siła Kościoła, która jest. To jest jakby kolejne potwierdzenie ze strony Jezusa w ogóle. Jaka to jest potęga, jaka to jest władza, jakie to jest gdzieś tam, jakie to jest panowanie. To jest wiara w siłę Kościoła generalnie, tak? I ta zasada dotyczy, ona generalnie dotyczy Kościoła, tak? Jako objawienia z nieba. Często jak czytamy w Biblii na temat Kościoła, to te słowa, one już się bardziej jakby skupiają na Kościele lokalnym, na wspólnocie pewnych ludzi żyjących ze sobą. I o tym będę chciał dzisiaj trochę powiedzieć. I tu się pojawiają dwa kolejne znaczenia tego, czym jest Kościół. Kościół to armia i Kościół to rodzina. I teraz tak. Czy się komu podoba, czy nie? Nie da się tych elementów rozdzielić. One wszystkie trzy są ze sobą spójne i powinniśmy patrzeć na nie łącznie i w taki sposób tylko podchodzić do tego zagadnienia. Pierwsze już jest, wyjaśniliśmy, tak, że jeśli jakaś struktura ludzi nie działa w praktyce, w przestrzeni opartej na wierze, że Jezus jest Chrystusem, jeszcze raz to podkreślę, chodzi o praktykę codziennego życia, tak, to ta struktura nie jest Kościołem. Pomimo, że tak ją wszyscy nazywają. Ale ludzie często kładą też nacisk na jeden z elementów. Albo twierdzą, że Kościół to rodzina i tylko rodzina, bo o to mi chodzi, bo on jest rodziną, ale że wyłącznie jest rodziną, jakby to akcentują. I życie takiego Kościoła ogranicza się wtedy często do masowej produkcji i konsumpcji sałatek. To bardzo ważne. Wiecie o tym, bo nieraz jak o tym mówimy, że bardzo ważne jest wspólne jedzenie. Jezus jadł ze swoimi uczniami, jadł z nimi, przebywał z nimi, to było normalne życie, ale biesiadowanie nie jest celem naszego życia. Nie możemy się zatrzymać na tym, że nasze spotkania, nasze życie Kościoła będzie się ograniczało do tego, że zjemy, wypijemy miętę i pójdziemy do domu, tak? No nie. Drugie z kolei, drugi ruch, to ludzie, którzy koncentrują się, wiecie, jesteśmy armią, armią jesteśmy, tak? Bez ładu, bez padu, ktoś gdzieś leci, nie jest zbudowany, tam coś zrobił, tu dostał strzała, tam leci jeden, nie patrzy na drugiego, nieważne. Taka armia wolnych strzelców, bez wyposażenia, co nawet jak poleci, to nie wie w ogóle, nie wie, czy karabin zabrał, nie? Ale poleciał. Poleciał. I to są dwa wypaczenia, które są obserwowane często, tak? I one, powodów jest masa, tak? Często gdzieś tam deficyty przywódców i tak dalej, ale to jest na pewno. Przed nawróceniem bardzo lubiłem, naprawdę, bardzo lubiłem Ojca Chrzestnego. Pamiętam ostatnie święta przed nawróceniem. Do jedzenia mieliśmy, siedzieliśmy, oglądaliśmy wszystkie trzy części. Enty raz. Ja nie tylko oglądałem, ja też czytałem. Uwielbiałem te książki Mario Puzo. Zresztą nawet jedna z nich scylicznie nie została zekranizowana. I później, wiecie, jak się nawróciłem, to ja myślałem, że muszę z tego spokutować. Ja chyba nawet spaliłem te książki. Albo je wyrzuciłem, albo je spaliłem, ale coś z nimi zrobiłem, tak? Bo prawie nieczystości, tak? Ale jakby jeszcze brak pewnego też rozumienia, no bo to takie nieboże, myślałem. Uważam, że to są bardzo duchowe książki. I one pokazują wiele prawideł, bo koncentrują się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest dbanie o dom, o rodzinę, o jej rozwój i o zabezpieczenie. I to jest bardzo prawdziwe. Tylko trzeba to dobrze rozumieć i dobrze czytać. Trzeba to dobrze czytać, w duchu trzeba to czytać. Tak? To jest pierwsza przestrzeń, tak? Dbanie o dom, o rodzinę, o jej rozwój i zabezpieczenie. A drugi to jest wpływ tej rodziny, tego domu na zewnątrz.
I to są mega ważne informacje, którymi się można karmić, oglądając Ojca Chrzestnego. I teraz tak. Kościół, zarówno jako rodzina, czyli dom, czy również jako armia, mają swoją strukturę, tak? Na czele rodziny stoi ojciec, a na czele armii stoi generał. Nie będę dzisiaj wchodził bardzo, bardzo szczegółowo w temat tej struktury. Na pewno chcę, abyśmy jakby przypomnieć i mieli świadomość, że ona jest. I to nie jest przypadkowe. W domu zazwyczaj są rodzice, młodzież, dzieci, niemowlęta. Zależy w jakim wieku rodzina, tak? Ale nie mają wspólnego prawa decydowania o tym, jaki będzie kierunek rozwoju tego domu czy rodziny. Ja widziałem takie patologiczne rozwiązania, gdzie ludzie nawróceni brali 6 czy 7 latków i mówili, no my rodzice i ty jeden jest na stroje, głosujmy. Masakra. To są deficyty często tych rodziców, wyniesione w ogóle dawno, dawno, kompletnie nieprzerobione. Więc nie. Te dzieci, tak? Dzieci nie mają żadnej odpowiedzialności, ale też żadnego głosu. Jak zaczynają dorastać, to się delikatnie ten proces zaczyna i on się gdzieś tam zmienia. Ale przede wszystkim dostają odpowiedzialność na dzień dobry. Jak z tą odpowiedzialnością sobie radzą, to dopiero mogą mieć jakikolwiek głos. I teraz zobaczcie. Podobnie w wojsku, nie? Kapral nie buduje strategii napadu na wroga. Widzieliście kiedyś coś takiego? Żeby kapral określił kampanię podboju? Ja nie. I teraz ważna rzecz. Dostaje rozkaz i ma go wykonać bez prawa głosu. Posłuchajcie mnie teraz. Dostaje rozkaz i to nie od generała, tylko dostaje od piętro wyżej, kogoś w strukturze, rozkaz, ma go wykonać i nie ma prawa słowa powiedzieć. Wyobrażacie sobie kaprala w wojsku, który fika do przełożonego, że ma inne zdanie? Czy w ogóle... I teraz chcę wam coś pokazać, jak? Jak widzimy to na filmach w wojsku, to jest takie wow, wojsko, gore zasady. Kościół to armia? Przełożenie tego do kościoła? Co robisz? Kontrola! Ograniczasz moją wolność w Duchu Świętym. Takie jest rozumienie tematu. Kapral wykonuje rozkaz bez mrugnięcia okiem. Bo to wszędzie, słuchajcie, próbuje się wdzierać. I te patologiczne kierunki też chorej demokracji. W kościele mamy też urzędy Boże i określone służby odpowiadające za poszczególne obszary. W sumie to może przeczytam. Znamy to wszyscy, ale tak, żeby pamiętać. Później chwilę jeszcze o tym powiem. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, umoszonymi lada wiatrem, nauki przez oszustwo ludzkie i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, widzimy też w kościele, że w kościele są dzieci, jest młodzież i są dorośli. I dla wszystkich jest miejsce. Nigdy nie będzie tak, że w kościele będą sami dorośli. Bo jakby w kościele byli sami dorośli, to by oznaczało, że Kościół przestał rozwijać się na zewnątrz. Że przestali dochodzić nowi, świeżo narodzeni ludzie, którzy są dziećmi w wierze. Więc zawsze takie zróżnicowanie będzie. Bo jeśli by go nie było, to mamy do czynienia z jakąś formą błędu.
I teraz to coś, jakbyśmy tego nie nazwali, musi być silną armią i zdrową rodziną. Aby to się stało możliwe, oczywiście poza pracą nad swoją duszą, tak jak powiedziałem, pewne rzeczy chcę tylko akcentować, bo nie przejdziemy dzisiaj przez wszystko, tak? Kościół muszą stanowić doskonale wyszkoleni do bitwy domownicy. I o tym będę chciał dzisiaj trochę powiedzieć. Będę chciał się wokół tych tematów z domownikami, będę chciał się trochę skoncentrować. Armia wyszkolonych najemników zawsze będzie słabsza od armii wyszkolonych domowników. Zawsze. Domowników, którzy mają wspólne dążenia, przyjaźnią się, tak? Którzy są spojeni na poziomie serca. To nie trzeba dużo jakby tłumaczyć, to nie wiem, wystarczy Braveheart obejrzeć, żeby to zauważyć, tak? Nie wystarczy bowiem samo wyszkolenie, jeśli nie ma poczucia jedności, domu, rodziny, tak? Taka armia nie jest skuteczna. Każdy walczy sam. Dam wam taki przykład. Jako młody chłopak przed nawróceniem byłem strasznym takim fanem i kibicem sportu. Taki wypełniacz. Jakże byłem dumnym, lokalnym patriotą, gdy w moim mieście klub piłkarski nie tylko awansował do ekstraklasy, ale poczyniono ogromne zakupy na wspaniałe nazwiska piłkarzy. Z dumą kupowałem w kiosku przegląd sportowy, otwierałem centralne środy, strony i czytałem Eldoradomską, tak? I tam było opisywane życiorysy każdej z tych gwiazd. Jeden jakiś rezerwowy w Bayernie Monachium, drugi w Leverkusen. Rosłem w ogóle, wow. I wiecie, i spirala jest nakręcona. Jest nakręcona cała spirala. Ta drużyna będzie walczyła o puchary. Oni teraz pokażą takie nazwiska. Skończyło się tak, że tylko ten jeden sezon byli w Ekstraklasie, bo spadli. Bo spadli. Jedyną motywacją, która była, to była kasa i gwiazdorzenie. To nigdy nie była drużyna. Największa gwiazda w dniu, w którym przyjechała do klubu, prezes udzielił jej swojego Jaguara, rozbiło go po pijaku pierwszej nocy. Na boisku każdy grał dla siebie. Jedni już myśleli tylko o emeryturze, więc grali tak, żeby sobie butów nie pobrudzić, jak było za mokro. A finalnie, pod koniec sezonu okazało się, że dwa teoretycznie filary tego klubu sprzedały parę meczów. Już tam później prokuratura we Wrocławiu zajmowała się tą sprawą, ale musieli sobie dorobić do emerytury piłkarskiej, która była blisko. To był zlepek najemników. To nie byli domownicy. Oni nigdy nie mieli wspólnych celów, planów. Wiecie, to kibice tylko żyli jakąś wrzątką, że oni chcą w ogóle o puchary grać. Nie, oni chcieli tylko i wyłącznie swojej kasy i swojego gwiazdorzenia, tak? Na nazwiska nie grają, gra drużyna. Tak? Drużyna więc musi składać się z domowników. Musi. Ja osobiście, zresztą nieraz to podkreślam, każdym razem jak mogę, ja bardzo wierzę w siłę zespołu. I zawsze będę to akcentował, bo zrozumiałem prawdy Boże i zasady, które są z tym związane. Pamiętam kiedyś to stosunkowo, bo krótko wierzący, mówił na ten temat Artur, ja wziąłem sobie to słowo, teraz wam przeczytam te dwa słowa. Ja wróciłem z tym do domu i mówię, cały czas jest gdzieś tak, że podkreśla się ten indywidualizm i w pierwszej chwili po nawróceniu też tak myślałem, że to w ogóle o to chodzi. Nie do końca potrafiłem zastosować to, jak Jezus, tak?
kiedy to w ogóle jest bezpośrednie, a kiedy dotyczy to zespołowo. Ale przeczytam te słowa, tak? 3 Mojżeszowa 26,8. 5 waszych będzie ścigać 100, a 100 waszych będzie ścigać 10 tysięcy. I wasi wrogowie padną przed wami od miecza. 5 Mojżeszowa 32,30. Jeden może pogonić 1000, a dwaj mogą pogonić 10 tysięcy. To te słowa były takie, które się we mnie wbiły. A ja tam wróciłem do domu. Mówię, no tak. Większość, mówię, z nas i ja do tej pory, znaczy skupiłbym się na tym i bym się ucieszył, że mogę pogonić 1000. Wow. Nie jednego, nie 5, nie 10 000. Jakie to fajne, nie? Ha. Ha. Mogę mieć pakietkę na czole, order, tak? Tytuły. Pokrąca 1000. Nie? Ale... No ale 2. Nie 2000. 10 000. Mówię, Boże, tak będzie na 10. 30. 100. To prawda jest, słuchajcie. To słowo, to prawda. Musimy w ten sposób patrzeć na to. Wiecie, tak zacząłem się tutaj zastanawiać, że jeśli stworzymy prawdziwy zespół domowników, to jaka będzie siła naszego uderzenia na różnych frontach? Jak ona będzie ogromna, tak? I możemy się bać tego, aby być zespołem. Prawdziwy silny zespół mogą stworzyć też tylko domownicy. Parę słów chcę powiedzieć na temat tych domowników. Postawa domownika kształtuje się na poziomie jego serca i jego suwerennej decyzji. Nikt nie może przekonać innej osoby, ani włóczyć tego, aby stała się domownikiem. Można pokazać pewien wzorzec, ale zawsze skończy się to tak, że każda osoba podejmie decyzję na poziomie swojego serca. Czy jest domownikiem, czy nie jest domownikiem. A pokażę wam za chwilę pewne mechanizmy. Domownik to świetnie wyszkolony zabójca, kiedy trzeba bezwzględny, ale który cały czas jest częścią domu, tak? Relacji, myśli, bliskości, wiecie, założeń, planów, strategii, przyjaźni. Dom jest bazą i fundamentem jego działalności, tak? Z których on też może wyruszać na różne misje. I to misja, to mówię w takim szerokim znaczeniu, bo to nie dotyczy tylko wyjazdów misyjnych, bo to w zależności od tego, jak się kto odczytał. Ale jest częścią domu. Ale jest jednocześnie wyszkolonym zabójcą. Jezus, jak wybierał i tworzył z uczniów, z apostołów, tak? On tworzył właśnie taki zespół. Nauczył ich ze sobą żyć. Przede wszystkim być, tak? I powołał ich, aby z nim byli. Jedli z nim, spali z nim, chodzili z nim, służyli z nim, tak? Robili wszystko razem, tak? Razem zdobywali królestwo. Ale nie szukał najemników za denary. Nie szukał takich osób, tak? Nie szukał ludzi, którzy szukają swojej sławy lub bogactwa. Oni przechodzili przez pewien proces. Tak? Zobaczcie. W Ewangelii Mateusza 18,1 pytają go: Panie, kto z nas ma największą służbę? Kto jest największy? Panie, pokaż na mnie, Panie. Przez grzeczność nie zaprzeczę. Panie, kto z nas? Kto z nas? No fajnie, fajnie, no ale ja, przecież widzisz mnie. Panie, kto z nas? On cały czas szukał ich serca. Zaskoczą? Wierzę, że zaskoczą. Muszą zaskoczyć, o co w tym chodzi. Pamiętacie, była taka sytuacja, to była matka Jana i Jakuba. A tak, tak? Przyszła do Jezusa i mówi:
No niech jeden z nich będzie po mojej lewicy, po twojej lewicy, a drugi niech będzie po twojej prawicy. Co się dym powstał wśród tej dwunastki, tak? To wszystkim się podniosło teraz. Ale jak to? Ale jak to? A ja? A mi? A oni tłuk do głowy cały czas. Kto chce być wielki, niech będzie sługą waszym. I w kółko mówił to samo, bo nie ma nic więcej w tym temacie. Trzeba się z tym zgodzić na poziomie serca. Bo tu chodzi o serce. Oczywiście to nie zaburza struktury w kościele i urzędów, tak? Ale tu chodzi o dojrzałe rozumienie w ogóle, czym jest służba, czym jest dom i czym jest też piastowanie urzędu. Bo to w każdej płaszczyźnie trzeba się z tym zmierzyć. Co więc wyróżnia domownika? Ewangelia Jana 2,17. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. I oczywiście my doskonale wiemy, że jesteśmy ludźmi nowego przymierza, narodzonymi z Bożego Ducha, więc indywidualnie każdy z nas, tak, jest świątynią Boga, ale razem tworzymy też rodzinę i dom i nie możemy o tym zapomnieć. Przeczytam wam dwa fragmenty, tak dla potwierdzenia, gdyby ktoś miał wątpliwości. Hebrajczyków 3,6. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, tak jak wątek dotyczy Mojżesza, a domem Jego my jesteśmy. Domem. 1 Piotra 2,5. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy i kapłaństwo święte i tak dalej, i tak dalej. Budujcie się w dom duchowy. Więc indywidualnie jesteśmy świątynią Bożego Ducha, ale razem tworzymy też dom. W Ewangelii Mateusza 5,15 czytamy tak. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Domownicy usługują sobie nawzajem swoim świętym życiem. Tu nie chodzi o to, że trzeba tutaj stać, żeby usłużyć. To jest jakiś wycinek. To tak naprawdę jest mniejsze. To jest jakiś wycinek w życiu kościoła, w życiu domu, w życiu rodziny. I światło widać. Zobaczcie, to jest napisane. To światło, ono nie jest schowane, ono jest widoczne. Ono świeci i ono buduje. Usługuje przede wszystkim innym domownikom. Domownik identyfikuje się z Kościołem. To bardzo ważne. Na poziomie serca. Stara się go budować i rozwijać na każdym możliwym pułapie. Rodzinę, dom stara się budować, rozwijać, tak? Nie szuka swego w Kościele. On się identyfikuje z Kościołem, ale nie szuka swego. Tylko mu służy. Tak jak potrafi. Tak jak może i tak jak potrafi. Domownik nie chce się ślizgnąć na Kościele. Domownik nie chce wykorzystać Kościoła do budowania swojej służby. Domownik nie przychodzi do Kościoła, tylko nim jest. Nie przychodzi. Po coś interesownego. Kiedyś miałem taką rozmowę telefoniczną z człowiekiem. Takie miały różne strony. Ja on w pewnym momencie do niego mówi tak. Ale to nie jest twój kościół, to jest kościół Artura i Agaty Cerońskiej. Ja mówię, i bardzo się mylisz. To jest kościół mój, Artura, Agaty i wielu jeszcze innych osób. Rozumiecie? Jak ja nie postrzegam tego, że to jest mój kościół, to ja wiem, no to do pracy przychodzę. Nie rozumiem tego w ogóle. To, że on jest mój, nie ogranicza też tego, że on jest twój. Nie? To nie jest.
znaczy albo mój, albo twój. I mój, i twój. Ale to jest mój Kościół. Ja w ogóle, naprawdę, to jest dla mnie szok czasami, bo... Jak to wytłumaczyć w ogóle? No tak, to. Ja nie przychodzę do organizacji. Tworzę Kościół, tak? Domownik jest aktywny. Chętnie angażuje się do dodatkowych działań. Tak jak w domu. Dokładnie tak jak w domu, tak? I nie mówię tutaj o uczynkowości, wiecie, o chęci zwrócenia na siebie uwagi, bo to... Mówię takim normalnym życiu jak w domu, nie? Na przykład tak funkcjonujemy z ludźmi, że pewne rzeczy mamy tak bardzo wydzielone, tak? Pewne tematy są stricte, pewne rzeczy są bardzo moje. W związku z tym, że to działa, no to trybi. Tak? W związku z tym, że to działa, to nie wymusza jakichkolwiek ruchów, tak? Jesteśmy podzieleni. Jeśli by przyszła jakaś konieczność, jakieś zmiany, to automatycznie, jak zmienia się nastawienie, zaangażowanie, wchodzi się w nowy obszar. Tak samo w Kościele. Więc angażuje się tak jak w domu. Żyje w tym domu. Nie? I teraz zobaczcie, domownik nie jest egoistyczny w relacjach. Nie szuka swego w nich. Najemnik będzie rozmawiał tylko z tymi osobami, z którymi może coś dla siebie ugrać, zarobić jakoś, wypromować. Coś wam powiem. Tu nie chodzi o to, że nie rozmawia się z pastorami, liderami. Nie, to nie o to chodzi. To normalne. Natomiast domownik, przepraszam, najemnik innych osób nie widzi. Bo jego nastawienie jest interesowne. On przyszedł po coś. Ale to on nie powie, że to jest mój Kościół. To jest to Kościół Artura i Agaty Carackiej. A on wpadł coś tam, żeby z wina i polecę wtedy robić swoje. Ważna zasada. Ewangelia Jana 8:35. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Lecz syn pozostaje na zawsze. Będzie. Są osoby, które są zaślepione lękiem, deficytami i tak naprawdę. Chęcią jakiegoś zaistnienia i jakby nie chcą otworzyć swoich oczu. Od jednego chcą wiedzy, od drugiego jakiejś praktycznej umiejętności, od trzeciego porady, od czwartego promocji, ale nigdy nie stanowią z nim domu. Nigdy. Nie zaistniało coś prawdziwego na poziomie serca. I zgodnie z tym słowem, prędzej czy później odejdą. Jak sobie analizowałem kiedyś osoby, które podchodziły. I to słowo. Bo mówimy, nie mówimy o odejściu, wiecie, o coś, co tak naprawdę na początku powiedzieliśmy, że Kościołem nie jest, tak? Nie. Gdzie pójdzie syn? Domownik nie pójdzie. To jest jego tłum. Najemniej pójdzie, bo on jest przyczyniony. Może sprawiać wrażenie, tak się próbować sprzedawać, że jest sercem. No bo to tak trzeba, nie? Żeby mnie nie rozgryźli. Ale w sercu nie ma tej jedności. Jest jakiś ale. Jest jakiś problem. Ale syn zostanie. Nawet jak dorośnie. I pójdzie dalej działać, to on jest częścią tego domu cały czas. Cały czas jest częścią domu. Bo jest synem. Galacjan 5:10.
że dopóki mamy czas, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I może drugi fragment z tym związany. Pierwszy Tymoteusza 5,8. To słowo, które zazwyczaj jest takiego domu rodzinnego, do mieszkania, do rodziny, jakby przyjmowane nie do kościoła. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Mocne słowo. Kiedy przeczytamy je w kontekście kościoła, jako domu. Przede wszystkim mamy dobrze czynić wewnątrz kościoła, tak, domownikom wiary. Ale tu chodzi o taką jedną ważniejszą zasadę. Mamy być ukierunkowani na siebie nawzajem. Ukierunkowani. Bo to są jakby różne płaszczyzny. Ale musimy się postrzegać na poziomie serca jak domowników. Myśleć o sobie jako o rodzinie. Jako o domownikach, tak? Jeśli jesteśmy skoncentrowani, tak, w naszych myślach, w naszych modlitwach w ogóle, tak, to o to chodzi. Domownik, dobro Kościoła postawi zawsze przed własnym dobrem lub interesem. Wiecie, i nie mówię tutaj takich rzeczy, że domownik ma być goły, ma nie mieć co jeść, ma być gdzieś tam spłukany. Mówię o tym, że bez problemu jest w stanie zrezygnować z jakiejś własnej wygody, komfortu, promocji, nie wiem czego, tak? Z jakiejś korzyści na rzecz Kościoła. Poświęcić coś swojego. Realnie poświęcić coś swojego dla innych. Domownik nie myśli i nie działa kategoriami ja, moje, mnie, mi. Nie ma. Nie ma w domu takiego myślenia. Nie ma takich kategorii. Analizuje, jakie skutki przyniesie to dla całego domu. Nie dla siebie tylko. Tak? Domownikowi zależy na zbudowaniu silnego kościoła i silnych jednostek. Bo czuję się wśród nich dobrze i bezpiecznie, wiecie, jak w domu, jak w prawdziwym, zdrowym domu, tak? Jeden dąży do rozwoju drugiego, zależy mu na tym. Nie rywalizuje cieleśnie z każdą inną silną jednostką, ona nie stanowi dla niego zagrożenia. Czuję się z nią bezpiecznie, czuję się z nią dobrze, tak? Więc potrafi budować i promować innych współdomowników i współpracowników. Domownik zna też swoją wartość, czuje się zaakceptowany, czyli też nie musi udowadniać w kółko swojej przydatności w kościele, po to, żeby go ktoś zauważył czy docenił. Jest wolny od tych rzeczy. Zrobię coś, ale patrzą. Powiedzą? Docenią to? Promocje i indywidualne pochwały nie są jego motywacją działania. Ja nie mówię, że mamy się też nie promować, absolutnie mamy się promować i mamy się indywidualnie chwalić. To jest też ważne a propos języka, tak? I języka w kościele. Dobra, powiem to. Taki przykład życia wzięty. Wtedy taka osoba do mnie podeszła. Tak za dużo tak ze sobą w życiu nie pogadaliśmy. Ale podeszła do mnie ostatnio. Taki nasz dialog. Opona ci urosła. Naprawdę? Patrzysz na mnie. Na moje życie. I to, co widzisz, to, że mi opona urosła. Słuchajcie, ja znam swoją wartość. To nie świadczy, to słowo nie świadczy o mnie, tylko o tej osobie. Na co patrzę, tak?
A po drugie, powiedziałem wczoraj, to nie opłona, tylko pas prawdy. Więc chodzi mi o to, żeby te promocje, czy indywidualne pochwały, one nie mogą być stymulatorem do naszego zwiększonego zaangażowania. Nie prowadzimy w ten sposób. Bo jeśli zabraknie stymulacji, to nie będzie żadnego ruchu. Domownik nie potrzebuje takiej stymulacji. Bo jak jej braknie, to nic nie zostanie. Pierwszy Tymoteusza 3,15. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Domownik stoi na straży wartości Kościoła, czyli przede wszystkim nauki Kościoła. Stoi na straży. Jest głosem i przedstawicielem prawdy. Na pewno jej nie relatywizuje. Zobaczcie, bo tu jest jeszcze mocniejsze słowo w tym zakresie. I to nie powiedział Paweł, bo Pawłowi to się można było takie rzeczy, że on taki kontrowersyjny w tym temacie, niektórzy mówią. Ale to powiedział Kadian. W drugim liście Jana 1,10 czytamy tak. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, czyli zdrowej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie nawet. Nie przyjmujcie go do domu. To tak a propos ekumenii, tolerancji i tych wszystkim rzeczy razem wziętych, tak? Ktoś nie chce przyjąć zdrowej nauki? Co innego, jak jest ktoś świeżo narodzony, tak? On nie wie, nie rozumie, przychodzi, uczy się. Ale jak ktoś jest knur i on nie chce zdrowej nauki, nie ciągnij go do domu. Bo nie rzucamy perłem przed knurem. No nie rzucamy. Domownik to człowiek odpowiedzialności, nie unika odpowiedzialności. Ja myślę, że to już dzisiaj było tyle powiedziane na ten temat, że tego wątku nie będę już jakby w ogóle omawiał, tak? Bierz odpowiedzialność, domownik, zawsze bierz odpowiedzialność. I jakakolwiek, jakaś taka przejściowa, wiecie, doraźna porażka kościoła, czy brata, czy w ogóle siostry, tak? Jest też dla niego jego porażką. Bo on jest domownikiem. Jest częścią całości, tak? On nie pozwala działać duchom chama. Wiecie, najemnik buduje poczucie swojej wartości na upadku brata czy siostry. Czuje się lepiej. Ma problem ze sobą i ze swoją wartością, więc on tak podświadomie, jak ktoś upadnie, jednak nie jest taki święty, jest ze mną dobrze. Jest ze mną dobrze. A domownik będzie chciał go wesprzeć, zbudować, wyprowadzić w ogóle i nie będzie mu z tym dobrze, tak? Ale nie będzie się nad tym ani pastwił, ani nie będzie się tym karmił. I to jest bardzo ważna rzecz. Domownik angażuje się nawet wówczas, gdy go nikt nie widzi, i nawet wtedy, gdy być może nikt nigdy poza Bogiem nie dowie się nigdy o jego zaangażowaniu. Jeśli tego nie robili, zadaj sobie pytanie dzisiaj. Czy są takie rzeczy w twoim życiu, w domu, w życiu z Bogiem, w rodzinie, które robisz? I natychmiast nie wiedzę, polecę do Artura, do Agaty, opowiem i do wszystkich liderów. Czy w ogóle takie są? Czy jest przestrzeń? Jak się z tym poczujesz? Robisz coś? Bo zajmujesz odpowiedzialność? Bo to jest twoja... Bo to twój dom. Ale nie szukasz tego poklepania. Wow! Jesteś gość! Wow! Nie no, stary! Super! Nie. Po prostu to robisz. I czujesz się tak samo z tym dobrze,
Jak nikt o tym nie wie, tak o tym wie. I kiedyś musiałem sobie takie rzeczy przerobić, to pamiętam, to było takie moje życie z Bogiem tam. A propos dzieci, tak? W ogóle oczekiwania, też pewnie wdzięczności, że dzieci coś nie wiem. Zauważam, to cenię, już to czary są. Czary. Pamiętam, modliłem się kiedyś, tych świętych pokazywał w ogóle. Stan mojego serca w tym temacie. Dzieci były małe, no tak, no przecież się. Robię to, wszystko tak, no, to. No i co z tego? Robisz, no bo jesteś ojcem, no. Zajmujesz swoje miejsce w ogóle, tak? A dzieci sobie rosną, ale no, co chcesz? Czy ustawiali się w kolejce co rano do ciebie i mówić, ale mam święty, no tato jesteś tak, wyśmienity, tak? Ubudugu, niech nam żyje, prezes naszego klubu, tak? I wreszcie domownicy rozumiejąc, to znaczy, że jeden pogoni 1000, a dwóch 10 000. Tak naprawdę rozumieją. Tak naprawdę. Rozumieją, że po pierwsze można działać na jednym froncie, tak? Niszcząc przeciwnika z ogromną siłą. A po drugie można też równolegle w tym samym czasie działać na wielu różnych frontach, ale w ramach jednej spójnej kampanii. I to jest też ogromna siła. Ogromna siła, tak? Wiecie, bo z domownikami to chodzi o to, że zawsze jeden może liczyć na drugiego. Bo jeśli nie ma cielesnych rywalizacji, wiecie, budowania jakichś swoich wartości, tak? Każdy jest na swoje miejsce. To mogą liczyć na siebie. Tak, idą na front. Starają się plecami i walczą. To wiedzą, że ten z tyłu ochrania jego plecy. A najemnik, jeśli w stanie w te plecy wbić nóż, bo będzie chciał twojej nagrody. I to jest ta różnica. I dlatego najemnicy też przegrywają. Dlatego taka siła jest w domownikach. Żeby realnie ochraniać swoje plecy i iść razem na front. A nie sztyletować się nawzajem. Więc domownikowi zależy na współdziałaniu i współpracy osób i zespołu. Będzie to sercem zaangażowane. Sercem. Wiecie, to taka propos właśnie tej pracy zespołowej. Ja się kiedyś dzieliłem z wami, ale to jeszcze chwilę powiem tak sobie swoimi rozmyślaniami, tak? Jak się zastanawiam, mówię, może po co stworzyłeś anioły? Po co ty je stworzyłeś w ogóle? Czy ty jesteś Bogiem, możesz wszystko. Bo zaczynacie jakby rozumieć też, jakby wchodzić bardziej w głębi nauki, że tak samo jak z człowiekiem. Stworzył człowieka i zawsze był jakiś zespół. Miała być relacja. On i człowiek. Tak? Nawet po nowym narodzeniu. Jesteśmy zjednoczeni, ale stanowimy pewien team. To cały czas gdzieś tam jest praca zespołowa. Od początku miał takie założenia i w ogóle nie uczy nas tego. Więc powinniśmy działać, chcieć i umieć działać w zespołach. Zespół to połączenie ludzi, domowników, w ramach świetnie działającej struktury, w której każdy ma swoje miejsce, zjednoczonych ze sobą na poziomie serca i realnej przyjaźni, mających jedność myśli, jedność zdania, wspólne plany, cele i dążenia i skoncentrowanych na realizacji tych zadań. To jest zespół. Prawdziwy zespół mogą stanowić tylko dojrzali na poziomie serca, domownicy na poziomie serca dojrzali. Więc aby taka maszyna działała prawidłowo, taki zespół. Nie ma tu miejsca już na osobiste aspiracje. Nie ma miejsca na wyższość objawu. Powrócę do przykładu kaprala i generała. Nie ma tu miejsca na ludzkie deficyty. Nie ma miejsca po prostu na to. Nie możemy sobie jako zespół pozwolić na to.
To jest też jakby nasza zbiorowa i indywidualna odpowiedzialność jako członków zespołu. Ja chcę mieć komfort, że jak idę na front, to moje plecy są zabezpieczone. Ale też rozumiem, że mam zabezpieczać plecy drugiego. Ale oczekuję takiego samego zrozumienia. Bo jak idę do przodu, to nie chcę się oglądać za siebie, bo nie dam rady. Oczy mam z jednej strony. Jak będę kręcił dookoła, to gdzieś dostanę strzał. A nie o to mi chodzi. Chcę być skuteczny. Nie ma tu miejsca na brak oddania życia za pozostałych członków zespołu. Nie ma tu miejsca na arogancję wobec struktury Bożych powołań i obdarowań. Nie ma miejsca na rywalizację i osobiste przypychanki. Jeśli one są, muszą być szybko pacyfikowane i wyjaśniane. Szybko. Wiecie, bo te wszystkie burzenie, jakby terapie, burzenie warowni, tak? Praca generalnie, uświadamianie sobie panowania nad grzechem, to wszystko są rzeczy, które są pewnym etapem. One nie powinny trwać przez 30 lat naszego życia, tak? Bo generalnie nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Mamy iść, szerzyć królestwo i mamy być w tym skuteczni. Czy mamy się skupić na celu i na zadaniach, nie? Wracając do Efezjan, do tego, co czytałem, tak? Czyli co mamy? Po co to wszystko? Do dzieła posługiwania, do budowania kościołów, ludzi, do szerzenia królestwa zawsze i wszędzie. Czy mamy się wszyscy odczytać i położyć swoje życie dla królestwa? Ja wierzę w taki kościół. Tak wychodząc od początku. Wierzę w taki kościół. Bardzo mocno wierzę w taki kościół. Bardzo mocno wierzę w siłę takiego kościoła. To, co wam mówię, nie jest jakimś emocjonalnym wypisaniem tego, że to jest coś, co ja przeżywam, to jest coś, co ja dojrzewam, to jest coś, co jak większość ludzi musiałem sobie zrobić pewne jakby operacje, jakieś zabiegi, że w pierwszej chwili jest ten indywidualizm, tak? I później dopiero jest zrozumienie, jaka jest potężna siła rażenia zespołu, zgranego zespołu jako armii i rodziny. Wiesz w ogóle, że też każdy człowiek w takim zespole odbierze swoją nagrodę. Każdy człowiek. Naprawdę, to się trzeba zanurzyć w ten temat w ogóle. Zanurzyć się. Bo to nie jest strata. Jeśli spojrzycie na to w ten sposób, w taki prawdziwy sposób. A ja mówię, udzielę się swoim życiem jakby, że od tego zacząłem, że jeden pokona 1000, a 20 000. Mówię, to w takim razie, jeśli jestem w takim duecie, to nie jest strata, to jest przywilej. Bo sam pokonam 1000. I mówię, Boże, ja muszę to tak zrozumieć, ja muszę to tak widzieć teraz. I tak na to patrzę. I chciałbym, żebyśmy w takiej świadomości wzrastali, tak? Żebyśmy przeszli z tego miejsca moje działanie, moja zasługa na patrzenie zespołowe. Jeśli miałeś jakikolwiek lęk, niechęć, wystąp Cię przeciwko temu. Otwórz się. Otwórz swoje serce na to, żeby być częścią zespołu. Otwórz. Przeanalizuj sobie przykłady, które masz. Buduj się w tym. Nehemiasza, Armię Dawida, Zespół Apostolski, Działania Apostolskie Pawła. Popatrz na to, ale otwórz się. I bądźmy zespołem domowników. Amen. Amen.